Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.18.2 moda Chisel, który dodaje nam nowe bloki takie dekoracyjne do naszej gry, także będziemy sobie mogli upiększyć nasz świat. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 5 plików z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. Tutaj mamy taki link. Klikamy właśnie na niego, na ten link Download Universal Jar i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy Fabric API, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2, klikamy na tę strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Mod Menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszym Minecrafcie. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy właśnie moda Chisel. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Chisel. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18.2, klikamy na strzałkę w dół i stąd sobie pobieramy plik. No i jak już mamy pobrane te pliki, to możemy instalować. I cóż robimy? Otóż naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami na niższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy takie okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent appdata procent, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions, wchodzimy do niego. I w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.18.2. Jak mamy, to OK, a jak nie mamy, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji Minecraft 1.18.2, to wtedy właśnie tutaj stworzy się ten folder. No i jak już wiemy, że go mamy, to instalujemy Fabrica. Fabrica Installer, nie mylić z Fabric API. Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Fabric Installer. Chwilę czekamy. Pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, bo tutaj już jest wybrana wersja 1.18.2. Zatem klikamy tutaj Install i po chwili jest sukcesem zainstalowane. Klikamy OK, to zamykamy i widzimy, że w folderze Versions stworzył nam się nowy folder Fabric Loader 1.18.2. Zatem zamykamy to i uruchamiamy Launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z fabrykiem. I pod czym klikamy Play, tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy Play i teraz czekamy, aż nam się zainstaluje cały fabryk i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie z tym nic nie możemy zrobić, zatem wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisany procent appdata procent. Klikamy OK. Wyskakuje folder roaming, w folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i teraz w folderze .minecraft szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z fabrykiem. Zatem wchodzimy do folderu mods, po czym zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je wszystkie do folderu mods. Mamy je tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Wchodzimy w zakładkę Mods i widzimy, że mamy zainstalowany Chisel i mamy zainstalowany mod menu i mamy tę bibliotekę do Chisla też zainstalowaną. OK, wychodzimy stąd i tworzymy sobie nowy świat, wchodzimy w single player, sobie zrobimy peaceful, żeby nam nic nie przeszkadzało, zezwolimy sobie na cheaty, więcej opcji świata, bonusową skrzynkę, bo czemuż by nie. OK, i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy.
No i mamy nowy świat. W tak zwanym międzyczasie doinstalowałam też moda, który się nazywa Roughly Enough Items, czyli w skrócie RAI. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, jak skraftować naszego chisla, czy chisela. Zatem wchodzimy w E jak ekwipunek. Oczywiście link do tego filmu, link do filmu, w którym instaluję RAI, jest w opisie do filmu. Także sobie zobaczcie, na jakie strony trzeba wejść, żeby sobie pobrać tego moda, bo zapomniałam wam, powiem szczerze, że powinnam go tutaj doinstalować i wam pokazać skąd i co i jak. Ale jest film tylko właśnie dotyczący moda RAI, więc sobie zobaczcie. Także jak widzicie, wchodzimy w E jak ekwipunek i mamy 41 stron tutaj. I jak pójdziemy na ostatnie strony, to widzimy tutaj właśnie bloki, które mają różne wyglądy. Różne wyglądy, różne skórki, jak to się tam nazywa. Designy, o! Na przykład tutaj jest Llama Purple Wool. Okej, weźmy sobie... Cheating sobie zezwolimy. Okej, ej, jak ekwipunek. I weźmy sobie taką tu, o. O, jaka piękna wełna, ach. Dobra, zdojedźmy teraz, o, tutaj jest znowu jakieś wełna. Wełny mają takie różne. Dobra, zaraz sobie popatrzymy, różne różności, ale dojedźmy może do tego miejsca. O, tutaj diamenty są, nie, irony to są. Dobra, do, o, tutaj jest, co to jest, glowstone. Dużo glowstone'owych takich, o, emeraldowe są różne i dioritowe różne są i tutaj są diamentowe i takie różne różnistości tutaj można sobie stworzyć z tego jednego chisla. A chisel się robi w ten sposób, że patyk i żelazo. W taki sposób właśnie mamy, tworzymy chisla, zatem sobie weźmiemy teraz takiego chisla. I weźmiemy sobie, co tutaj mamy, akacje, jakieś, o, cegły są fajne, cegły. Dobra, to weźmy sobie tutaj takie coś i weźmy sobie, co to jest, terakota brązowa, węgiel, o, węgiel jest ciekawy, ale jest taki czarny, co tu mamy, zwykły kobel. Zwykły kobel, to weźmiemy sobie to. Co tu jest, te takie planki? Dobra, dawaj mi trochę diamentów. Takie sobie ty. O, te są ładne. Takie sobie weźmiemy. I trochę szkła sobie weźmiemy też. Dobra, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Zatem bierzemy w łapkę chisla i klikamy w górę i wtedy wsadzamy sobie tutaj. I tutaj mamy zwykłe cegły i te zwykłe cegły mogą się zamienić na takie różne, różniste. Zatem weźmy sobie, ja wiem, może połowę tego i sobie zamieńmy na takie. O, w ten sposób. O, nawet nam się chisel nie zużywa, zatem po prostu wystarczy go zrobić raz. Także naprawdę mamy tutaj dużo bloków za niewielką cenę, bo tylko patyk i jedna sztabka żelaza. Cóż tutaj mamy jeszcze? Weźmy sobie takie. O, a tutaj mamy kobel. Także tu jest zwykły kobel. Możemy sobie zamienić wszystko. O, i potem możemy sobie zamienić na. Kurczę, no wybór jest taki duży, że nie wiadomo na co. Dobra, wszystkie sobie zamienimy na taki. I diamenty, o, mamy tutaj, możemy sobie zamienić na diamentowy i teraz możemy sobie zamienić na przykład na taki i emeraldowy, o, emeraldy sobie możemy zamienić na takie ładne emeraldy i szkło zwykłe możemy sobie zamienić na przykład na takie, o. I sobie możemy teraz zobaczyć, jak to wygląda. O, to są cegły, jakby ktoś nie wiedział. O, i one się układają w taki wzór. O, pięknie. I to są inne cegły.
i wyglądają jak żyrafa. O, można żyrafę stworzyć. Na przykład. I kobel zwykły. O, i to nam się tutaj łączy wszystko tak ładnie. I diamenty. O, a one się tak nie łączą, tylko są takie oddzielne. Ale też ciekawe. I emeraldy. Gdzie je postawimy? Tutaj je postawmy. O, takie ceglane są. Ach, ja to zawsze tak ustawię. I co tam było jeszcze? Szkło. O, tutaj Japanese. O, takie szkło nam się porobiło. O, i takie okna już są zdecydowanie lepsze niż takie zwykłe okna. Także jak widzicie, mod działa, ja kończę, wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam Was do oglądania wszystkich moich odcinków wcześniejszych i też tych, które nadejdą, jak najbardziej. No i dziękuję za obejrzenie tego odcinka i tymczasem trzymajcie się, pa, 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 całusów 102.